Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Borys Budka, poseł, wiceszef Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Na Klerze pan już był w kinie? Nie, jeszcze nie, ja nie lubię tłumów, natomiast chciałbym zobaczyć ten film, bo lubię kino Smarzowskiego, chociaż jest trudne, ciężkie, no i często takie bardzo mocno wchodzące w psychikę, ale z pewnością zobaczę ten film. Są tacy, którzy byli w kinie, znaczy nie byli jeszcze w kinie, ale już ten film ich oburza, a pana? Jak to jest z panem? Ja wychodzę z założenia, że dopóki czegoś nie zobaczyliśmy, to trudno się o tym wypowiadać. Natomiast absolutnie jestem przeciwny jakiejkolwiek cenzurze. Jeżeli ktoś nie chce obejrzeć filmu, o którym wie tylko z internetu, czy też od znajomych, to po prostu nie idzie do kina. Natomiast zabranianie, czy też atakowanie filmu, którego się jeszcze nie widziało, to uważam za nieporozumienie. Dlatego ja też nie będę wypowiadał się co do treści. Wiem, o czym jest film, znam kino Smarzowskiego, domyślam się, że będzie to mocne, świetni aktorzy, natomiast co do filmu mogę się wypowiedzieć, jak już zobaczę. Problem na pewno wzbudza bardzo duże emocje i słusznie, bo problem, który jest przedstawiony, tak jak przynajmniej donoszą media, może wzbudzać emocje. Czy kiedyś nakręcą film o tym również, co dzieje się na listach, czy co podziało się na listach Platformy do gliwickiego samorządu? Mam nadzieję, że ten film nakręcą wyborcy 21 października i po prostu docenią to, że wreszcie Platforma Obywatelska kończy niepotrzebne wojny na lokalnym podwórku. Kończy niepotrzebne wojny? Tak, wreszcie mamy wielką szansę, by w Radzie Miejskiej znalazły się osoby, które doceniają i potrafią współpracować ze sobą i z innymi. To wyjaśnijmy sobie, dlaczego pan podobno i pani posłanka Golbik wykreśliliście ilu? 5 waszych kandydatów na liście Koalicji Obywatelskiej w Gliwicach właśnie. Po kolei. Po pierwsze, Zarząd Krajowy ustala ostateczne listy, jeżeli są jakiekolwiek kontrowersje. Po drugie, jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby Koalicja Obywatelska do samorządów zaprezentowała kandydatów, którzy po wyborach również będą częścią Koalicji Obywatelskiej. Niestety w Gliwicach było bardzo duże zagrożenie, że poprzez Koalicję Obywatelską dostaną się osoby, które nie mają nic wspólnego z koalicją, a po drugie, które stworzą w Radzie Miejskiej swój odrębny klub, co byłoby kompromitacją. Ale to byli wasi radni, wieloletni niektórzy, na przykład radny Dominik Dragon, który dzisiaj mówi, że w Gliwicach pan między innymi przeprowadził pucz. Nie wiem, kiedy to mówi pan radny Dragon. Od czerwca tego roku przebywa na zwolnieniu lekarskim. Nie wiem, jak chciał prowadzić kampanię wyborczą, ponieważ to zwolnienie trwa do końca października. Natomiast myśmy wychodzili z założenia, że tworzymy zespół ludzi, którzy potrafią współpracować. Jeżeli dla kogoś współpraca z niezależnymi samorządowcami jest wykluczona albo nie potrafi zrozumieć, że wybory samorządowe to pewien etap budowania szerokiej koalicji do wyborów parlamentarnych i dla niego liczy się tylko i wyłącznie negacja, to musiał pożegnać się z listami. Czyli skreśliliście tych kandydatów, mówiąc wprost, którzy sprzeciwiali się sojuszowi Platformy z prezydentem Frankiewiczem w Gliwicach, tak? Nie, są skreślone osoby, które nie potrafiły zaakceptować tego, że Koalicja Obywatelska to coś więcej, aniżeli tylko osobisty interes kilku osób Platformy Obywatelskiej. Ale sojusz z prezydentem Frankiewiczem był zarzewiem pewnego być może konfliktu, tak? Zarzewiem było to, że zdecydowaliśmy się poprzeć niezależnego samorządowca. Rozumiem, no zarzewiem jak było również to, że te osoby nie potrafiły zaakceptować, że oddajemy część miejsc Nowoczesnej, ponieważ mamy Koalicję Obywatelską. Koncepcja tych osób niestety opierała się na permanentnej wojnie w Gliwicach, co jak widać po wynikach Platformy Obywatelskiej do Rady Miejskiej, no nie było dobrze odbierane przez wyborców. Przypominam, że przez prawie dekadę pańska partia przekonywała w Gliwicach, że Frankiewicz jest zły, a miasto no, wymaga gruntownych zmian, no, które musi przeprowadzić ktoś inny, najlepiej wasz kandydat. Miasto wymaga zmian, miasto wymaga tego, by
oprócz infrastruktury, dobrego zarządzania, tak zwanego twardego, jednak miasto zmieniało się, otwierało się na mieszkańców. Natomiast żeby to zrobić, wyborcy jasno pokazują, oczekują współpracy, oczekują tego, by te postulaty były realnie realizowane. Przez ostatnie 4 lata niestety nadal trwał niezrozumiały dla wyborców konflikt do tego stopnia, ale sami ten konflikt eskalowaliście przez lata, sami w sensie Platforma. Dlatego pewne rzeczy trzeba zmienić i zarząd krajowy postanowił, że no niestety osoby, które nie potrafią działać w zespole, nie potrafią wznieść się ponad takie osobiste animozje, no nie znajdą się na tych listach. Borys Budka. Jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby Koalicja Obywatelska dała kandydatów, którzy będą w koalicji również po wyborach. Borys Budka, poseł, wiceszef Platformy, jest naszym gościem. Za moment dogrywka w sieci. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Radio Piekary.